Niezwykła jest troskliwość Elkany wobec swojej żony Anny. Ona, nie mając potomstwa, mierząc się ze sposobem myślenia, skoro nie masz potomstwa, to znaczy nie masz błogosławieństwa Bożego, ona przeżywała swój dramat. Ale postawa Elkany wobec niego jest niezwykła i bardzo pouczająca. Elkana kochał ją dwójnasób, podwójnie kochał. I to z opisu wynika. Myślę, że kiedy ktoś z naszej rodziny, ktoś z naszego otoczenia przeżywa jakąś trudność, to on nie potrzebuje porad, on potrzebuje podwójnej porcji miłości. I my moją możemy dostarczyć, o ile dość mocno jesteśmy otwarci właśnie na Pana Boga i na przychodzenie Pana Boga przez nasze działanie.